Cześć z tej strony, Marcin Siński. Zapraszam Was serdecznie do kolejnego odcinka z serii Fotonios. W tym tygodniu nie wydarzyło się nic spektakularnego. Oczywiście wynika to z pandemii koronawirusa. Zapewne będzie tak samo w przyszłych tygodniach bardzo możliwe, że i w miesiącach. A może i nawet troszkę dłużej. Nie ma targów, na których mogłyby się pojawić premiery, co zawsze ma miejsce. Niektóre firmy powoli zaczynają po prostu dawać informacje do internetu i w ten sposób pokazywać premiery, ale nie są to jakieś duże premiery. Zobaczymy, co będzie w przyszłości. Jeżeli chodzi o newsy w tym tygodniu. Oczywiście zaczynamy od odwołania. Fotokiny 2020. To tak naprawdę była czysta formalność. Nie mamy co liczyć w najbliższym czasie na jakiekolwiek targi, eventy, warsztaty. Natomiast ciekawą informacją jest to, iż fotokina następna odbędzie się dopiero w 2022 roku. Nie zostało to przeniesione na następny rok, albo nawet na ten rok, tylko na trochę późniejszy termin. No cóż, dopiero za dwa lata będziemy mieli fotokinę. To są naprawdę ogromne targi i na pewno mogliśmy się spodziewać jakichś ciekawych rzeczy na tych targach, no ale niestety ich nie będzie. No tak musi być. Zgadzam się, jeżeli chodzi o to, myślę, że już powinny one być odwołane wcześniej. Następna rzecz to, na szczęście, premiera, w zasadzie chyba jedyna w tym tygodniu, jaka się pojawiła a mianowicie nowy system filtrów Lee85. System ten został opracowany dla osób, które korzystają tak naprawdę z bezlusterkowców, a mianowicie do bardzo małych aparatów i obiektywów. Może nie bardzo małych, ale na pewno mniejszych niż lustrzanki. Yy i chcą po prostu mieć kompaktowego lekkiego sprzętu, żeby po prostu nie dźwigać tego i korzystać jakby z zalet tego swojego lekkiego sprzętu. Dlatego powstał właśnie system mocowania filtrów LI85, w tym zestawie będzie aluminiowy uchwyt. Zupełnie nowe. będzie on miał wszystkie funkcjonalności i zalety innego systemu, z innego systemu holdera, a mianowicie z LISTO. Zalet na pewno jest to, że jest to bardzo lekki, kompaktowy zestaw i, i można naprawdę łatwo, szybko mocować filtry. Możemy blokować i regulować pozycję filtrów również możemy skonfigurować w taki sposób uchwyt, że będziemy mieli 1, 2 lub 3 sloty, do których będziemy mogli przymocować filtry, czyli jakby do trzech filtrów możemy w tym systemie podczepić. Również jest bardzo prosty montaż polaryzatora przez wpięcie z przodu uchwytu. Adaptery, czyli te pierścienie do zamocowania uchwytu będą dostępne w rozmiarach od 37 do 72 mm. Oraz będą przystosowane do pracy z obiektywami szerokokątnymi. Filtry, jakie będą dostępne w tym systemie, e, będą to: filtr szary połówkowy o gęstości 0,6 czyli 2FV o trzech wersjach o różnych stopniach ostrości, następnie filtr szary połówkowy taki sam, tylko że o 3FV, e, następnie szary Little Stopper o gęstości 1,8 czyli 6FV filtr szary big stopper o gęstości 3.0, czyli 10 EV. Będzie również dostępny okrągły filtr polaryzacyjny. Planowo ten system filtrów ma wejść do sprzedaży w drugim kwartale tego roku. No, obawiam się, że może to zostać przesunięte, ale zobaczymy. Zastąpi on w ofercie system 75, który jest obecnie no cóż, zobaczymy. Ogólnie filtry, dużo osób wie, że to są naprawdę niesamowite jakości filtry, no i dosyć drogie, tak. To są drogie filtry. Nie mamy niestety ceny podanej tego systemu, ale dla osób, dla wielu osób, które przechodzą powoli na bezlusterkowca, które będą korzystać z mniejszych aparatów, no nie potrzebują dużych systemów mocowania filtrów i myślę, że to będzie naprawdę bardzo fajna opcja. Ostatnim newsem w tym tygodniu jest przedstawienie rynku foto bezlusterkowców w Japonii w ostatnich miesiącach. Na wykresie, który teraz widzicie, możecie zobaczyć sprzedaż bezlusterkowców w Japonii od grudnia do lutego. Jak widzimy, sprzedaż bardzo się zmieniała w czasie. Ostatecznie Sony i Canon wylądowało na dnie, a Olympus wskoczył wyżej. Szkoda, że podano tylko trzy marki, nie ma tutaj choćby Nikona. Natomiast widzimy jak bardzo się zmieniało i ostatecznie w lutym na koniec lutego Olympus jest u góry. No zobaczymy jak to będzie się rozwijało dalej. Zapewne ma to związek z premierą nowego Olympusa OMDM 1 Mark 3. No teraz zobaczcie na tabelkę, która tyczy się tylko i wyłącznie lutego i ona pokazuje 10 najlepiej sprzedających się aparatów bezlusterkowych w Japonii w lutym tego roku. Jak widać, duży wzięcie ma sprzęt APS-C. Jak widzimy, mało jest tutaj pełnych klatek, góruje tutaj APS-C i Micro 4 /3. Myślę, że ma to związek z tym, że większość ludzi nie jakichś profesjonalnych fotografów Którzy zajmują się tym zawodowo, potrzebują po prostu małych, fajnych, poręcznych aparatów, które naprawdę oferują świetną jakość i dlatego ta sprzedaż jest tego typu sprzęt tak wysoka. Jak widzimy, tu nie mamy praktycznie nic z najwyższej półki stopowych, flagowych modeli: czy tu Olympusa, Canona, Sony, Nikona, Fujifilm. Tak, to w sumie wszystkie które, firmy, które tutaj się znajdują na tej liście. I myślę, że no, pokazuje to też zapotrzebowanie wielu ludzi, którzy po prostu zaczynają też przechodzić i widzą z widzą że mogą osiągnąć naprawdę świetną jakość i nie muszą mieć ogromnych wielkich lustrzanek, ale małe poręczne aparaty. I to jest nawet fajna sprawa, ale to się akurat tyczy tylko Japonii, pamiętajmy o tym. Nie wiadomo jak wygląda sprzedaż na innych rynkach. Teraz przechodzimy do plotek, również nie ma ich zbyt dużo. Pierwszą informacją jest opóźnienie zapowiedzi Sony 1224 F28 G Master. Z wiadomych przyczyn e, prezentacja obiektywu zostanie opóźniona, natomiast dowiadujemy się, iż prawdopodobnie cena będzie wynosić, uwaga, 4000 dolarów. No to jest przesada Sony, naprawdę przesada. E, wiem, że 1224. Taki szeroki kąt ze światłem 2.8 musi swoje kosztować, ale 4000 dolarów. No, trochę za dużo według mnie, ale zobaczymy, to jest oczywiście plotka. Ciekawostką jest natomiast, że ten obiektyw ma mieć podobno mocowanie na filtr do tylnej soczewki, czyli może być to podobne rozwiązanie jak w Sony 400 mm F28. Podejrzewam, że może z tego powodu ta cena jest taka wysoka. Bardzo możliwe, że po prostu ten obiektyw będzie się czymś wyróżniał, choćby może tym mocowaniem i dlatego ta cena będzie aż tak duża, ale czy jest to potrzebne? No nie wiem, nie wydaje mi się. Zobaczymy, co to zaprezentuje nam w ogóle ten obiektyw. Jeżeli ta cena się potwierdzi, to ja zdecydowanie bym brał Sigma, jeżeli chodzi o taki przedział ogniskowej i, i, i przysłony, która będzie zapewne dwa albo dwa i pół raza tańsza od, od tego sony. Natomiast zobaczymy. Po co ten filtr z tyłu? No wiadomo, ma to swoje zalety, na pewno. Ale czy jest to potrzebne? No nie wiem. Myślę, że chyba wolałbym jednak mieć tańszy obiektyw tej samej, powiedzmy, jakości obrazek, ale z dużo niższą ceną. Ostatnią informacją w tym tygodniu jest plotka od Canon Rumors dotycząca Canona EOS R6. Mamy przeciek jakby dokładniejszej specyfikacji tego aparatu, na który też bardzo wiele osób czeka. No to może być naprawdę, jeżeli chodzi o niższą klasę bez lustrokowców od Canona, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobry wybór. Co prawdopodobnie będzie miał ten aparat, a mianowicie matrycę 20 milionów pikseli, oczywiście będzie miał stabilizację, no, chociaż nie oczywiście, no bo tak jak mówimy, Canon EOS R, ten pierwotny, nie miał tej stabilizacji, natomiast no, musi mieć następca, znaczy następca, w zasadzie inna seria, więc no, tutaj będzie prawdopodobnie. 12 klatek w przymigawce mechanicznej, 20 przy elektronicznej, ostatnio to jest dość popularna wartość i jak najbardziej to jest bardzo dobra wartość i, i tutaj, się, tutaj nie ma się do czego przyczepić. 4K w 60 klatkach, Full HD w 120 klatkach, więc też bardzo fajne wyniki. Dwa sloty kart pamięci. Ma nie posiadać tego górnego wyświetlacza. I teraz tak, IVF, czyli wizer elektroniczny ma być gorszy o mniejszej rozdzielczości niż EOS R5. No to jest też oczywiste, to jest będzie niższa seria. No i tak samo budowa ma być gorsza niż EOS 5 Ma być nowa bateria. Nie wiemy, czy będzie taka sama jak w R5, ponieważ w R5 ma być też zupełnie nowa bateria. I prawdopodobnie w czerwcu ma być już ten aparat w sprzedaży. I prawdopodobnie tak myślę, że w maju może się pojawić jakaś informacja albo zapowiedź, jeżeli chodzi o ten aparat. Aczkolwiek to, to jest oczywiście przy warunkach takich, że nie będzie żadnych opóźnień, a dobrze wiemy, co się teraz dzieje, więc wszystkie te informacje na temat, kiedy coś może się pojawić, to niestety musimy mocno przesuwać w czasie. No ale cóż, nic na to nie poradzimy. Ja, ja niestety obawiam się, że może to naprawdę w tym roku możemy oczekiwać bardzo, bardzo dużych opóźnień. To byłoby na tyle. Mam nadzieję, że do zobaczenia za tydzień. No chyba, że za dwa tygodnie, jeżeli będzie tak mało informacji, że nie będzie sensu nic wam przekazywać. A ja zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Klikania łapek w górę, dzwoneczka. I do dołączenia do moich patronów, dzięki którym mogą powstawać takie materiały, i też inne materiały na moim kanale. Piszcie również komentarze, co sądzicie o tych wszystkich premierach, co sądzicie o obecnej sytuacji na rynku foto. Zresztą nie tylko foto tak naprawdę, bo, bo jak wiemy, dotyczy to wszelakiej branży, zresztą możemy to zauważyć dookoła. Zatem do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!